Na każdy rok ostatnio wybieram sobie jakieś słowo. Słowo, które ma być dla mnie kierunkiem przewodnim i tym, wokół czego będę pracować, co będzie moją taką ścieżką i co będzie nadawało rytm 12 miesiącom. I każdy rok najczęściej rzeczywiście kręci się wokół tego danego tematu. I ten rok dedykowałam relacjom. Relacjom ze wszystkim, co mnie otacza i ze wszystkimi, którzy mnie otaczają. Dedykowałam uczeniu się budowania tych relacji w inny sposób, niż moja podświadomość została nauczona. I dzisiaj chcę Wam o tym trochę opowiedzieć. O swoim doświadczeniu, ale również zachęcić Was do tego, byście przyjrzeli się, jak wybudujecie relacje i co tak naprawdę jest dla Was bazą do tych relacji, skąd ta baza w ogóle pochodzi. I kiedy byłam mała, obserwując to, jak wyglądały relacje pomiędzy ludźmi w moim otoczeniu, pomiędzy moimi bliskimi, rodzicami, pomiędzy moimi krewnymi, to co obserwowałam, to obserwowałam różnego rodzaju zachowania. Obserwowałam dynamikę taką, gdzie mężczyzna dominował, obserwowałam dynamikę taką, gdzie kobieta dominowała. Natomiast to, czego brakowało mi, to brakowało mi balansu. Nigdy w życiu na oczy nie widziałam pary lub relacji między dwojgiem ludzi, gdzie był balans, gdzie było swoiste partnerstwo. I pamiętam, że kiedy rozpoczęłam budowanie własnych relacji, kiedy zaczęłam wchodzić w relacje z innymi ludźmi, najtrudniejszą rzeczą było dla mnie moment, w którym dochodziło do zgrzytu albo kłótni między mną a drugą osobą. Ja zupełnie nie potrafiłam poradzić sobie z tym, i dla mnie jakikolwiek zgrzyt albo jakakolwiek kłótnia, gdzie ktoś z kimś się nie zgadzał i dochodziło do na przykład jakichś milczenia, jedna osoba do drugiej się nie odzywała, dla mnie było to tak drastyczne przeżycie, które najczęściej wystarczyło jako powód do zakończenia relacji. W moim podświadomym umyśle relacja wyglądała w ten sposób, w taki bajkowy trochę sposób. Taka prawdziwa relacja oparta o miłość wyglądała w bajkowy sposób, w sposób, gdzie nie istnieją kłótnie. Gdzie ludzie, jeżeli siebie naprawdę kochają, to się nie kłócą. Nie dochodzi między nimi do żadnych sprzeczek. Nie dochodzi między nimi do chwil ciszy. Tam jest tylko miłość. No i oczywiście moje życie pokazywało mi zupełnie odwrotną stronę. Pokazywało mi to na tyle mocno, przy moim jeszcze ówczesnym niezrozumieniu mojej własnej emocjonalności, to sprawiało, że kompletnie nie potrafiłam sobie z tym poradzić. I ten rok jest wyjątkowym rokiem, ponieważ przyglądając się relacjom i temu wszystkiemu, jak one się budują, na czym one się budują, przyglądając się również swoim zachowaniom i pewnym także nieuzdrowionym i nieuleczonym kawałeczkom mnie, obserwuję coś bardzo niesamowitego. Jednak pierwszą rzeczą, która stała się dla mnie fundamentem do tego, żeby w ogóle właściwie siebie prowadzić przez ten proces, było moje zrozumienie. Zrozumienie mnie samej i tego, jak ja w te relacje wchodzę i co jest ekstremalnie ważne dla mnie w tych relacjach. Wiem, że się powtarzam i może będzie to do znudzenia, jeżeli zahaczę znowu o temat Human Design i mojego profilu, ale rzeczywiście tam było to dla mnie bardzo mocno wyjaśnione, bo wszystkie relacje opierają się na pewnym przyciąganiu, pewnych nie układach, ale pewnej zależności emocjonalnej. Nasze emocje ciągną nas do drugiej osoby,
ktoś z nami rezonuje albo ktoś z nami nie rezonuje. Jeżeli ktoś z nami rezonuje, to wchodzimy z nim w relację. Jeżeli z nami nie rezonuje, najczęściej w te relacje nie wchodzimy. Ale dzieje się coś jeszcze, ponieważ mamy w sobie wiele, wiele uwarunkowań. To, do czego czasem dochodzi, to do wejścia w relacje niewłaściwe, w niewłaściwy sposób. Kiedy jest niewłaściwe wejście w relacje, wówczas efekt finalizujący, ten, który dana relacja ma nam dać, może być dla nas niezadowalający, może być wywoływać w nas wręcz złość, frustrację, pretensje, rozgoryczenie, wiele różnych trudnych, takich niskowibracyjnych emocji. O jakim wejściu właściwym w relacje mówię? Odnoszę się tutaj do tego, jak każdy z nas jako konkretny typ energii funkcjonuje w świecie. Kiedy podążamy za swoją strategią i za swoim autorytetem, każdy z Was ma to określone w swoim diagramie Human Design. Część z Was będzie miała autorytet emocjonalny, część z Was będzie miała autorytet ulokowany w śledzionie, jeszcze inni będziecie mieli autorytet ulokowany w brzuchu, jeszcze inni będziecie mieć autorytet mentalny. Będą też tacy wśród Was, którzy w ogóle nie będą mieć żadnego autorytetu i będzie to zupełnie oparte o pewien cykl, który dzieje się między planetami. Więc tak naprawdę, podążając w zgodzie ze swoim autorytetem, jesteście w stanie od razu określić, czy to jest ta relacja, której pragniecie. I o relacjach odnoszę się tutaj, jeżeli chodzi o relacje, nie tylko o kwestie damsko-męskie, takiego budowania związków, ale mam na myśli wszystkie relacje. Ponieważ my wchodzimy w relacje z wszystkim, co jest żywe. My wchodzimy w relacje również z przyrodą, wchodzimy w relacje z dziećmi, wchodzimy w relacje z naszymi kolegami, koleżankami z pracy, z naszymi szefami, sąsiadami, z ludźmi napotkanymi na ulicy, z ludźmi, których mijamy w sklepach. Natomiast ten autorytet, o którym wspominam, on dotyczy ważnych rzeczy. Czyli takich momentów, kiedy na przykład poszukujesz czegoś. Poszukujesz na przykład kogoś, kto wykona dla ciebie daną usługę. To może być fryzjer, to może być fotograf, to może być nawet coach, nawet osoba, która będzie cię prowadzić w rozwoju osobistym albo w terapii. To może być mechanik samochodowy. I oprę się o takie właśnie, można by powiedzieć, zwyczajne, codzienne życie. Autorytet nasz określi, czy to jest ta osoba i czy będziemy zadowoleni z tej relacji, która powstanie. No bo bądźmy szczerzy, tak naprawdę, kiedy ktoś wykonuje tobie usługę, to nie jest to tylko usługa wykonana. Wchodzimy w relację z tym człowiekiem, z tą osobą. Relację, ponieważ następuje pewna swoista wymiana. I następuje wymiana nie tylko finanse, pieniądze za usługę, ale również następuje wymiana w postaci takiej, że wymienia się między nami energia. Jeżeli dana osoba z nami nie rezonuje, my reagujemy na tą osobę w określony sposób, a ona reaguje na nas. I następują pewne zgrzyty na dzień dobry. Wejście właściwe w daną relację, nawet w szukanie takiego mechanika, będzie polegało na tym, że po pierwsze, będziesz podążać w zgodzie ze swoim autorytetem. I będziesz podążać w zgodzie ze swoją strategią, w zależności od tego, jakim jesteś typem energii. To znaczy, jeśli jesteś manifestorem, to chyba masz najprościej ze wszystkich. Pod jednym warunkiem, że nie jesteś manifestorem, który ma autorytet w emocjach. To nie jest stuprocentowy manifestor, ponieważ wtedy tak czy inaczej musi poczekać. Kiedy mamy autorytet emocjonalny, nasza decyzja nigdy nie jest oparta o tu i teraz, nigdy nie może być podjęta natychmiast, zawsze musi przejść falę naszych emocji, górek i dołków, i dopiero wtedy mamy jasność i czystość tego, czy to jest właśnie dla nas, czy to jest właściwe. Natomiast w każdym innym przypadku manifestorzy mają najprostszą drogę. Manifestor odkrywa, że potrzebuje mechanika, manifestor znajduje mechanika. Dzwoni do niego i umawia wizytę, i jedzie do tego mechanika. I tak naprawdę to wszystko.
Jedyne co, musi to w tym danym momencie rzeczywiście w nim się musi osadzić. To musi z nim rezonować na dany moment. Czyli nie przypadkowego pierwszego z listy, tylko to się w nim pojawi. Pojawi się w nim, zaklika w nim, który z nich jest tym, który z nim rezonuje. Więc ten rezonans zawsze musi być. Takie poczucie wewnętrzne, nawet w głowie, ono musi być, że to jest to, to jest to. Ja chcę tą osobę, ja chcę z tą osobą. I nie ma tutaj czekania i nie ma potrzeby zastanawiania się. Każdy inny typ energii potrzebny jest pewien czas. Nawet osoby, które mają autorytet w śledzionie zdefiniowany lub autorytet, który jest zdefiniowany w brzuchu, mimo że otrzymują natychmiastowy sygnał, tak, bo tutaj w tych dwóch przypadkach natychmiastowo jest reakcja, natychmiastowo jest poczucie, tak, to jest ta osoba, to potrzebują podążać w zgodzie ze swoją strategią. Więc tutaj autorytet jest jedną częścią, a strategia jest drugą. Mając na myśli strategię, mam na myśli to, jak wchodzisz w daną rzecz jako dany typ energii. Jako przykład, podając generatora, generator zawsze reaguje na zdarzenia. Czyli w zgodzie ze swoją strategią, gdyby znalazła się osoba, która poszukuje mechanika, to przede wszystkim to, co potrzebuje robić, to potrzebuje mówić o tym, że tego mechanika poszukuje, potrzebuje w głowie sobie wizualizować tego mechanika, że go potrzebuje. Ja wiem, że to jest trudne, jeżeli nam się coś dzieje nagłego z samochodem, to my potrzebujemy natychmiast, na szybko już coś, ale chciałabym, żebyście zrozumieli jedną rzecz, że kiedy podążamy w zgodzie ze sobą, rzeczy dzieją się natychmiast. To nie jest tak, że musicie czekać miesiącami. Im bardziej jesteśmy w zgodzie ze sobą, rzeczy potrafią dziać się w tak nagłym tempie, że są w stanie nas zaskoczyć bardziej, niż gdybyśmy sami w to wkładali ręce. Bo my wtedy wchodzimy w ten proces, gdzie wszystko jest dla nas właściwe. I potrzeba dużego zaufania. I oczywiście może początek będzie taki, że nie zadzieje się to w 5 minut. Bo będziesz mieć dużo wątpliwości, bo będą lęki, bo twój mózg, twoja głowa będą ci mówiły: nie, już teraz, natychmiast musisz działać, musisz szukać, teraz, natychmiast, już, bo jak nie, to nie będziesz mieć samochodu. Może tak być, ale jeżeli w pewnym momencie zaczniesz to testować i dasz sobie czas na to, żeby siebie przeprowadzić przez ten właściwy proces, żeby właściwie wchodzić w te relacje, będziesz zaskoczony efektami. Naprawdę. To, czego doświadczam w swoim życiu, to są rzeczy, które trudno jest wytłumaczyć racjonalnie. To są rzeczy, które jak czasem na to patrzę, to myślę sobie, to jest jak magia. Działa to trochę na takiej zasadzie, jakbym usiadła, wypowiadała życzenie, a ono się potem dzieje. Ni stąd, ni zowąd dana osoba, której potrzebuję, znajduje mnie, pisze do mnie wiadomość na Messengerze i okazuje się, że to jest ta osoba, której ja potrzebuję i której szukam, i ona jest tą osobą i jest wielkie, mocne, silne, tak, takie poczucie, tak, wow, to jest to. Ale zdarzają się też osoby, które odpowiadają na moją prośbę, którą wysyłam i czuję nie. I teraz od tego, co ja zrobię, zależy efekt końcowy. Dzisiejsze to nagranie, z którym do Was przychodzę, jest o budowaniu relacji i chcę to oprzeć na tym, że nie popełniamy nigdy błędów. Właśnie. Nigdy nie popełniamy błędów. Nawet jeśli nie pójdziemy w zgodzie ze swoim autorytetem i strategią, to nie jest to błąd. Więcej. Nawet wtedy, kiedy pójdziemy nie w zgodzie ze swoją strategią i autorytetem, wciąż jest możliwość, by z danej relacji stworzyło się coś pięknego. Ale warunek jest tutaj pewien. Po pierwsze, potrzebujemy to rozpoznać i zauważyć, co się stało. Potrzebujemy też zauważyć, co jest dla nas lekcją tutaj. Czyli dlaczego my w ogóle weszliśmy w daną relację, dlaczego zdecydowaliśmy się wybrać daną osobę. Na przykład wybrać jej usługi,
co nas pchało w tym kierunku, jakich sygnałów po drodze, które były, nie chcieliśmy zauważyć i je zignorowaliśmy i dlaczego. Potrzebujemy również dać sobie mocne, silne postanowienie, jak następnym razem będziemy decydować, i głęboki oddech oraz krok w bok, żeby przyjrzeć się, jak ta relacja dalej się ułoży, bez wkładania w nią palców. Mogłabym powiedzieć, że to jest trochę tak, jakbyśmy byli aktorem na scenie i odgrywamy scenę, i jest dużo emocji, bo często w takich relacjach dochodzi do emocji. Gdyby to był mechanik i wybralibyśmy go w sposób, który nie jest zgodny z nami, doszłoby na przykład do tego, mogłoby dojść do tego, że mechanik policzyłby nam wyższą cenę niż chcielibyśmy. Wyższą cenę niż była ustalona. To są sytuacje, które często się dzieją w naszym życiu. I co wtedy? Mamy zapłacić tę cenę? Wtedy to, co potrzebujemy zrobić, to po pierwsze potrzebujemy powiedzieć swoje zdanie i jak się czujemy w tym. I w momencie, w którym to wyrazimy i on zareaguje w jakiś sposób, zrobić krok w bok, czyli wyjść z tej scenerii bycia aktorem w swoim życiu, wyjść poza plan zdjęciowy. I zobaczyć, co się zadzieje. I ja obserwuję, że w ciągu 24 godzin nagle potrafi wszystko się zmienić. Niesamowicie. Mnie zaskakuje to, jak bardzo zmieniają się rzeczy, kiedy nie walczę z nikim, tylko mówię, jak się czuję i wychodzę poza ten plan i zostawiam tą osobę z tym, co jest. Żeby ona mogła również się do tego odnieść i zareagować. Ja nie mówię, że ten mechanik obniży wam tą cenę, bo tego nie wiem. Nigdy nie mamy na to możliwości ani wpływu. Ale kiedy my wyjdziemy poza plan zdjęciowy, będziemy w stanie zobaczyć to, co się zadziało z innej perspektywy. I oczywiście, że tutaj jest potrzeba usiąść z emocjami, które się w nas pojawią, bo się w nas pojawią emocje. A możemy poczuć się oszukani, możemy poczuć się wykorzystani, możemy mieć żal, pretensje do tej osoby. Z tym musimy usiąść i musimy te emocje uwolnić. Kiedy je uwolnimy, potrzebujemy zobaczyć, co jest tutaj po naszej stronie, co my moglibyśmy zrobić inaczej i co my inaczej zrobimy następnym razem. Kiedy ja uczę osoby, jak wracać do siebie, jak odzyskiwać siebie, jak zacząć żyć w zgodzie ze sobą, to przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, by zrozumieć, że to nie jest rzecz, która zadzieje się w ciągu jednego dnia, ani w ciągu tygodnia. My uczymy się żyć w zgodzie ze sobą do końca już swojego życia. I ten proces wychodzenia z życia, które stworzyliśmy, a które kompletnie nie jest z nami zgodne, on zajmuje lata. Ten, który spisał cały system Human Design, Rao Ruchu, on określił, że jest to zawsze taki czas 7 lat, kiedy my wychodzimy z tego procesu bycia uwarunkowanym. I pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałam, to było dla mnie ekstremalnie ciężkie, bo ja pomyślałam sobie, ja nie chcę, żeby to trwało 7 lat. Za 7 lat ja będę starą kobietą. Ja chcę, żeby to się zadziało już i zaczęłam szukać przyspieszenia tego. I oczywiście znajdziecie osoby, które powiedzą wam, coachów, znanych światowej klasy coachów, którzy powiedzą wam, wcale nie potrzeba 7 lat, możecie to przyspieszyć, możecie użyć kwantum tego, tamtego, owamtego i to przyspieszyć. Jeżeli to z wami rezonuje, idźcie za tym. Ze mną mocno to nie zarezonowało, chociaż bardzo, bardzo mocno pragnęłam, żeby ten czas był przyspieszony. Zadałam sobie pytanie, która część mnie tego pragnie. I oczywiście, że to nie jest moje serce. To nie jest mój duchowy aspekt. To jest moje ego. Moje ego mnie pospiesza. Dlaczego miałoby mnie pospieszać? Dlaczego ja potrzebuję, żeby odniosę się tu alegorią do pomidora? Dlaczego ja potrzebuję, żeby pomidor wyrósł w ciągu tygodnia i miał owoce? Dlaczego nie daję mu właściwego czasu, który jest zaprojektowany dla właściwego jego wzrostu? Dlaczego? Tu zawsze jest chęć jakaś ego. Zawsze. Kiedy to odpuścimy i pozwolimy życiu płynąć, zaczynamy cieszyć się tą drogą.
Naprawdę zaczynamy się nią cieszyć, nawet w takich sytuacjach trudnych, jak z tym mechanikiem. I tu odniosę się do sytuacji, która miała miejsce ostatnio w moim życiu. Ostatnia rzecz, która się zadziała, gdzie rzeczywiście weszłam w relację w niewłaściwy sposób. I ja to zauważyłam, a mimo to zignorowałam to. Wybrałam pewną osobę do wykonania jednej rzeczy, i zignorowałam ten sygnał taki, takie poczucie, nie czuję tego. Pozwoliłam, żeby głowa zadecydowała. Bardzo, bardzo mocno potrzebowałam tego, co było jej usługą, tego produktu, który ona tworzyła. Tak mi się przynajmniej wydawało, że tego potrzebuję. I było wiele, wiele ostrzeżeń przed, wiele rzeczy, które zaczęły się układać nie po myśli. Termin, w którym miała być wykonana usługa, okazało się, że nagle, dosłownie wręcz po mojej rezerwacji i wpłacie depozytu, okazało się, że już ten termin jest nie do końca realny w tym czasie, który ja potrzebuję. Zaczęły się jakieś pewne komplikacje. Tu, potem pewne też moje zdrowotne komplikacje, które mi utrudniły uczestniczenie przy stworzeniu tego produktu. Efekt końcowy, który jeszcze się nie pokazał, nie wiem jaki będzie, ale kiedy przeszliśmy przez pierwszą część tworzenia tego, już wiedziałam, że to nie jest to. I wtedy usiadłam ze sobą. Usiadłam z tym niezadowoleniem, z tą frustracją, z tą złością, która się we mnie pojawiła, bo to nie była złość tak naprawdę skierowana do tej osoby. Ta osoba w żaden sposób nie miała udziału, a może miała. Może ona, gdyby znała swoją, gdyby poszła w zgodzie ze swoim czuciem albo ze swoim autorytetem, może by odmówiła mi. Tego nie wiem. Jednak ja tutaj chcę wziąć odpowiedzialność za tą część, która do mnie należy, więc usiadłam ze sobą i zadałam sobie pytanie, w którym miejscu tutaj to odpuściłam? Co było takiego, co mnie pchało i uważałam, że to jest konieczne i niezbędne i że ja muszę? Czy ja naprawdę musiałam? Czy to naprawdę było takie niezbędne? I oczywiście, że wypłynęły tutaj różnego rodzaju odpowiedzi, które, kiedy spojrzałam na nie z boku, to pomyślałam sobie, wow, to jest niesamowite, jak bardzo nasz umysł nas nie wspiera, bo tak jest. Nasz umysł nie wspiera nas. To jest zaskakujące w tym wszystkim. Zaskakujące z jednej strony, ale z drugiej, kiedy zdamy sobie z tego dobrze sprawę, możemy przestać na nim polegać. Możemy zacząć polegać tylko i wyłącznie na tym, co nas kieruje we właściwą stronę. W moim przypadku na czuciu. Na czuciu i przestrzeganiu strategii, która jest dedykowana projektorowi. I to trudna strategia. Już ponad 2 lata uczę się tego i studiuję, i im dalej, im głębiej, tym więcej tej wiedzy jest, ale z drugiej strony więcej pojawia się spokoju i zrozumienia. Tak jak początkowo był ogromny, ogromny bunt i złość i wściekłość, że ja w ogóle muszę na cokolwiek czekać, że nie mogę od razu reagować. Tak teraz zaczynam odkrywać tą swoją prawdziwą stronę i rozumieć siebie i uczyć się. Więc nie jest tak, że w momencie, kiedy wiesz, kim jesteś i jak działasz od strony energii, jakie energie tobą zarządzają, nie jest tak, że od razu natychmiast zaczynasz iść w zgodzie z tym, bo uwarunkowania, którym podlegałeś całe życie, wytworzyły w tobie pewne wzorce i pewne zachowania. Te wzorce i zachowania sprawiły, że to na tych wzorcach bazujesz i budujesz swoje całe życie. I mogłabym powiedzieć, że żeby
wrócić do siebie prawdziwego, potrzeba by było zrównać z ruiną całą naszą tożsamość. A na to mało kto jest gotowy. Dlatego jest potrzebny ten czas 7 lat. Bo po 7 latach stajemy się kimś zupełnie innym. Stajemy się tak bardzo, bardzo inni, że ludzie, którzy nas otaczali, gdyby nie widzieli nas przez 7 lat, stwierdziliby, że staliśmy się zupełnie, zupełnie inną osobą. Jak to możliwe? Ale wraz z tym stanięciem się tą inną osobą pojawia się w nas tak wiele spokoju. Tak wiele, wiele, wiele spokoju. Takiego poczucia niemuszenia i niepowinności. Ja nic nie muszę, ja nic nie powinnam. Dużego dystansu. Niektórzy mogą nas ocenić jako egoistycznych, jako samolubnych, ale to jest tylko ocena i im bliżej jesteśmy siebie, tym więcej mamy dystansu do wszystkiego. Więc popełniamy potknięcia i nazwijmy to, możemy to nazwać z jednej strony błędami, bo to nie są rzeczy, które przyniosą nam efekt, jakiego chcieliśmy, ale jeżeli podejdziemy do tego jak do doświadczenia i do czegoś, czego się uczymy, tak jak małe dziecko, które uczy się, jak stawiać pierwsze kroki, jak chodzić, jak biegać i upadnie ileś dziesiąt razy, zanim zacznie uczyć się biegać, a potem nawet jeśli umie biegać, to i tak w wieku 2, 4, 5 lat upada, w wieku 8 lat upada, w wieku 10 lat upada, potem przestaje biegać. Jako dorośli przestajemy biegać i nie upadamy. Upadamy w życiu w inny sposób. Ale tak naprawdę to, do czego chcę się odnieść tutaj, to że macie pozwolić sobie na te doświadczenia takie. No to nic, że tym razem nie udało ci się pójść w zgodzie ze sobą. Pójdziesz następnym razem, tylko zauważ to. Zauważ, co cię pchało do tego, co cię kierowało, jaki lęk. Jaka powinność, jaki przymus, bo my otrzymujemy sygnały cały czas, że coś jest niewłaściwe dla nas, żeby się z czegoś wycofać. Cały czas, tylko my się boimy wycofać z tego. Boimy się, albo nie chcemy komuś zrobić przykrości, albo teraz to wstyd, albo teraz to nie wypada odmówić, albo teraz to nie wypada zrezygnować, albo teraz to jest za późno. Za późno to jest tylko wtedy, kiedy nasza dusza ulatnia się z naszego ciała. Wtedy już jest za późno, a póki żyjemy, póki nasza dusza jest w naszym ciele, nigdy nie jest za późno. To my się boimy stanąć do tego wycofania się, do podjęcia innej decyzji. A bo zawsze możemy podjąć inną decyzję. Nawet kiedy auto nasze jest na podnośniku i zdjęte są koła, zawsze możemy powiedzieć, wie pan co? Jednak nie, zmieniłam zdanie, rozmyśliłam się, proszę z powrotem założyć te opony. Nie będę korzystała z pana usług. Ale boimy się czego? No, czego? Boimy się tego, że ten człowiek zażąda zapłaty. To po pierwsze. Boimy się tego, że będzie zdenerwowany, zacznie na nas krzyczeć, że jego czas, że jego praca to tamto, owamto i tak dalej. Ale pamiętajmy o jednym. To jest relacja. I my nie mamy wpływu na reakcję drugiej osoby. Ta osoba może się wykrzyczeć, może wywrzeszczeć, może mieć focha, ale zawsze możemy zrezygnować w środku. Może to będzie nas kosztowało, ale może nie tyle, co cała usługa. Może docelowo zapłacimy więcej finansowo, może wyjdzie więcej. Ale może będzie kosztowało nas to mniej nerwów, mniej emocji, mniej niezadowolenia. Ci z Was, którzy doświadczyli tego kiedykolwiek, przypomnijcie sobie, ile dni Was trzymało to. Może da nam to też pierwszy krok do tego, że możemy się wycofać wcześniej, że możemy zmienić zdanie, bo zawsze możemy. Ale jeżeli jest już po wykonanej usłudze, jeżeli już doświadczyliśmy efektów, które sprawiają, że jesteśmy niezadowoleni, to pozostaje nam usiąść ze sobą, przeprowadzić siebie właściwie przez ten proces
i naprawdę zrobić krok w bok. Spróbujcie kiedykolwiek. Spróbujcie chociaż raz nie zareagować na czyjąś wypowiedź. Kiedy ktoś wyrazi swoje emocje. Spróbujcie chociaż raz przejść przez ten sposób, że mówicie o tym, jak się czujecie, mówicie, co czujecie. Ta osoba reaguje, a wy już nie odpowiadacie na tą reakcję, tylko robicie krok w bok i wychodzicie z tej scenerii. Ja to nazywam to tym, że pozwalam wtedy energii zadziałać, żeby zrobiła porządek w tym małym bałaganie, który ja zrobiłam. Trochę jak małe dziecko. Jak małe dziecko rozleje mleko albo rozleje cokolwiek, to może zacząć to mleko próbować wycierać z różnym skutkiem, a może po prostu zrobić krok w bok i pozwolić, by mama albo tata, albo opiekun zrobili to za nie. W zależności oczywiście od mamy i taty, może to być w sposób: nic się nie stało, kochanie, nie przejmuj się, zaraz to posprzątamy. A może być to: co ty wyprawiasz? Co za niezdara z ciebie? I tak dalej. Natomiast chcę was uspokoić, bo wszechświat nie jest tym złym rodzicem. Wszechświat najczęściej sprząta w łagodny sposób dla nas. Bałagan, który zrobiliśmy. Może nie robi tego super ekstra, tak jakbyśmy chcieli, tak jak to by się skończyło, gdybyśmy weszli właściwie w daną relację, ale i tak nas zaskakuje efektem, który się pojawia. Ta osoba, o której wspominałam, w relacji, z którą weszłam i poprosiłam o wykonanie pewnej usługi, ta osoba napisała do mnie wiadomość i w tej wiadomości podała rozwiązanie, które kompletnie mnie zszokowało i zaskoczyło, i którego się nie spodziewałam. I nie ukrywam, że jest ono dla mnie satysfakcjonujące. Więc tego wszystkiego może nie będę super ekstra zachwycona efektem końcowym, ale częściowo będę usatysfakcjonowana na tyle mocno, na ile to jest realne w sytuacji, w której się znajduję. I to jest właśnie to. Moja reakcja na propozycję, która została mi złożona, pozwalam sobie ją poczuć, czy ona jest ze mną zgodna, czy jest właściwa. I jeżeli tak, to wchodzę w to. Jak to wspomniał Ra Uruhu, ten, który właśnie spisał cały system Human Design, wspomniał coś niesamowitego, co bardzo mocno osadziło się w mojej głowie. Nie wiem, czy zacytuję dokładnie jego słowa, ale jest to coś, co polecam, by osadziło się w głowach i w sercach wszystkich was, którzy jesteście z autorytetem emocjonalnym. Że autorytet emocjonalny zawsze, ale to zawsze, powinien czekać i na pierwszą propozycję, która się pojawia, powinien tą propozycję odrzucić, lub powiedzieć: zastanowię się, pomyślę. Zastanowię się, pomyślę, to też jest pewna forma odsunięcia propozycji, ponieważ druga propozycja zawsze przyjdzie lepsza. I bazując na tych słowach, sprawdzam, jak to się ma w moim życiu. Zaskakujące jest to, co się dzieje. Nam się wydaje, że jak zrezygnujemy z pierwszej opcji, to druga nie przyjdzie. Autorytet emocjonalny działa odwrotnie. A jeżeli jeszcze jest on połączony z energią projektora i magiczną linią 5, to jest takie potrójne kombo, które mocno, ale to mocno magnetyzuje różnego rodzaju okazje, okoliczności. I jeżeli pierwsza zostaje odsunięta, druga wraca mocniejsza i lepsza. Pozostaje nam wtedy tylko wybór. I nadal możemy ją odsunąć. Być może trzecia będzie jeszcze korzystniejsza. Więc to dzisiejsze nagranie przy piątku, które robię dla was z mojego magicznego lasu,
Uwielbiam ten las. Mam w sobie niesamowitą energię. Więc to nagranie piątkowe, które Wam dedykuję. Przyjrzyjcie się swoim relacjom, przyjrzyjcie się temu, jak te relacje wyglądają, jak w nie wchodzicie. A czy podejmujecie również taki kierunek relacji, gdzie jest czarno-białe, tak zwany zero-jedynkowy kierunek? Czy jak ktoś popełni błąd, to sayonara, do widzenia i nie mamy o czym mówić? Czy też dajecie szansę drugiej osobie? Czy bierzecie może na siebie całkowicie winę za wszystko i odpowiedzialność za wszystko? Przyjrzyjcie się tej dynamice. Ta dynamika oczywiście ma swoje korzenie w naszym dzieciństwie i w tym, jak byliśmy wychowani, jakie relacje widzieliśmy w swoim domu. I niekoniecznie jest ona dla nas sprzyjająca, ale to nie znaczy, że nie możemy jej zmienić. Możemy ją zmienić. Możemy ją zmienić na właściwą wtedy, kiedy rozumiemy, kim jesteśmy, wtedy, kiedy rozumiemy, w jaki sposób wchodzimy w relacje, co jest dla nas najwłaściwsze w tych relacjach, i co nami kieruje. I kiedy dajemy sobie uważność, zatrzymanie, czasem wycofanie, po to, żeby się przyjrzeć danym rzeczom. I zobaczenie, jak to się toczy bez wkładania naszych rąk w rozlane mleko. Wspaniałego dnia Wam życzę, cudownego weekendu i zapraszam tych z Was, którzy chcecie zmienić swoją relację z pieniędzmi, na wyzwanie 5-dniowe, które już zostało otwarte, ale rozpoczyna się oficjalnie za tydzień, w środę, 6. No, nawet nie za tydzień, za kilka dni zaledwie. 6 września rozpoczynamy. Bezpłatne wyzwanie 5-dniowe, gdzie zmieniać będzie się relacja osób, które do niego przystąpiły, z pieniędzmi. A jest to piękna relacja, ekscytująca, pełna emocji, pełna wrażeń i niesamowitej energii. Zapraszam na bezpłatne wejście. Link znajdziecie w opisie pod tym wideo. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to wyzwanie jest dla wszystkich. Pięknego dnia.